happens next is up to you. Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Splinter Cell Conviction. Ja jestem Sarge i właśnie rozpoczynamy sobie kolejną misję. Hey Sam, I'm being tailed here. Black Arrow wants to crash our party. It's not a secret that we know each other, Vic. They're watching you hoping to catch me. I think I'm insulted. You better take them out quietly so we can talk before they get back up. What else is new? There's no way we can use them all before the fair closes. It's okay, if baby. They spot you or the crowd does the no, music. No, no, I'm not gonna let me take advantage. Too much heat. Taking advantage of now get to it. Zlikwiduj śledzących Costa w ciemnych miejscach, bez świadków. I mamy ich oznaczonych, jak widzicie. Musimy się spotkać właśnie z Wiktorem. A więc jak sami widzicie, dość nietypowa misja nam się zrobiła. I tu jest dobry moment, żeby go załatwić. Czekajcie. Why are you following me? I wasn't following you. I swear. Trzeba go było właśnie tutaj znaleźć w mroku i przesłuchajmy go. Talk to me about Victor Cost. He's just this guy. I swear. I don't know anything else. Dobra, pozbyliśmy się jednego. Musimy jeszcze to samo zrobić z kolejnymi dwoma i być może się czegoś dowiedzieć. Najpierw właśnie trzeba się ich pozbyć i dopiero wtedy spotkać się z Wiktorem Cast. Oj, muszę uważać. Oczywiście nie mogą mnie zauważyć, to jest oczywiste. Tutaj musimy chyba chwilę poczekać. O kurde, jeszcze z drugiej strony idzie. Ciekawa misja, musicie przyznać. To nie do końca takie skradanie w normalnym stylu. Tylko właśnie musimy tutaj poruszać się w tłumie i nie możemy dać się rozpoznać. Więc twórcy mieli ciekawy pomysł, trzeba przyznać. Dobra, tutaj idzie jeden i właśnie jakoś jego bym starał się sprzątnąć. Tylko niech on, kurde, uda się rzeczywiście w jakiś zaułek ciemny. Dobra, idzie chyba w tę stronę. Tak jest, więc tam za nim pójdę i zobaczymy. Tutaj się powinno za chwilę udać. Tak jest. Dobra. Looking for me? Oh crap! You're Fisher. Don't hurt me. I don't know anything. Zaraz się przekonamy. Tell me about your plans for me and your cost. Fuck Fisher. I was supposed to call it in when we saw you. Backup's waiting. Ready to take you in. Time for a change of plans, then. Dobra, ten już nam coś powiedział. No i pozostał ostatni gość. Spróbujmy go wyśledzić. On tutaj znowu się kręci. Pójdę za nim w takim razie. No i zaczekamy, aż pójdzie w jakiś ciemny zaułek i tam też go załatwimy. No i oczywiście przesłuchamy, to też najważniejsze. Spokojnie, spokojnie. Po prostu go śledzimy, oczywiście za bardzo też się nie wychylając. Na szczęście koleś się nie odwraca, więc nie ma problemu, ale mimo wszystko na wszelki wypadek wolę tak się kryć za przeszkodami, żeby nie było niespodzianki. Czyżby tam gdzieś poszedł za chwilę? Czekajcie, jeszcze tutaj jest wciąż widno. Nie mogę, wiadomo, że nie mogę tego zrobić właśnie gdzie jest światło, bo zaraz inni to zauważą. No i będzie nieciekawie. Jeszcze czekamy. No właśnie, jakby tak tam wszedł. Dokładnie? Nie. Czekamy jeszcze. A, wiem już co zrobić. Kurde, tylko że jeszcze raz trzeba będzie przeczekać w takim razie. Niestety. Muszę tam na niego zaczekać zwyczajnie i tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczę nawet, czy jest taka możliwość. Tak, tutaj byśmy poczekali i go ściągnęli do siebie. No dobra, to raz jeszcze musimy zaczekać, aż przejdzie sobie swoje kółeczko. Znaczy zaczekać, właściwie to tam na niego zaczekamy, bo tutaj jest ta sama droga, więc już nic nowego nie znajdziemy, więc chwilkę musimy poczekać. Trochę mu to zajmie, żeby on tutaj przeszedł sobie. W ogóle właśnie zwróćcie uwagę, bardzo ładnie to wszystko wygląda tutaj.
Ludzie sobie spokojnie, normalnie siedzą, oczywiście wypoczywają w wesołym miasteczku, bawią się, coś tam jedzą. Chociaż akurat tutaj raczej pusto na stołach, a nie, ten coś je, oni tutaj coś piją. Dobra, spadamy, bo już idzie koleś. Nie ma co tutaj się rozglądać za długo. No i zaczekamy tu na niego, spróbuję zaraz go ściągnąć. Tutaj już właśnie nikt go nie powinien zauważyć. Jak się odwróci. No i teraz. Dobra, zabieramy go. No, mów coś. Lepiej gadaj, bo ci zrobię potężną krzywdę. Why are you following Victor Kost? Kost was just bait, the lone associate. We were waiting for you. Told to call it in when we saw you. Dobra. I co teraz? Jakie kolejne decyzje? Vic, I've taken care of your admirers. Then we got a window before the handlers figure out they're done and send friends. If we're gonna do the face-to-face thing, we gotta do it now. You know the area around the monument? Yeah. No i dobra, więc musimy się teraz jak najszybciej spotkać. Dobra, a więc to tutaj. Wow. Ale naprawdę, bardzo mi się podoba to, że twórcy tutaj urozmaicali te zadania. To jest naprawdę świetna sprawa. Trzeba to jak najbardziej docenić. Dobra, podejdę tutaj. Wpuścisz mnie jakoś tędy, czy mam tutaj podejść? A, tu jest wejście. Wchodzimy w takim razie. Pogadajmy z Wiktorem. Here, put this on. We don't have a lot of time. Those spotters had to have backup. So we'll go over the basics here, cover the rest by phone. Sounds good. Look in the bag, you'll find your favorite pistol. I didn't get you anything. Shut up, Sam, there's no time. You'll also find something I borrowed from a buddy over at DARPA. It's a portable EMP generator. Low intensity, short range. The bag's shielded, so you can stash your gear in there, but hit the trigger, you'll fry everything around you to use as juice. Nice. What else do you have for me? There's a file in the bag, but here's the short version. There's an R&D house called White Box, a DOD contractor that does work on EMP technology. So? So, 6 months ago, they suddenly contract out all their security to those assholes over at Black Arrow. Now, that's a breaking pattern for them. They don't do corporate security. And based on what you told me about them... There might be a connection. Bingo. It's slim, but you've gone Fifth Freedom based on less. All right. Time for you to go. And you ping me when you reach safe distance, and we'll talk more about White Box before you go in. Will do. Stay safe, Vic. By order of the Department of Public Works, this fair and the museum are now closed. We have detected a gas leak on site. Everybody is to leave the fairgrounds. Coś się dzieje. Mamy nowy gadżet w ogóle. Zdalnie detonowana mina. Come on, Sam, beat feet. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Ucieknij do wozu. A więc ruszajmy tędy. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Włącz EMP w plecaku. Teraz. Dobra. I zgasiliśmy światła. Proszę bardzo, od razu będzie lepiej. No i trzeba się przemknąć tutaj pomiędzy nimi. Wow, tylko że to tylko na chwilę. Oj, niedobrze, niedobrze. Czekajcie, raz jeszcze spróbuję. No i muszę się naprawdę pospieszyć w takim razie, w takim momencie. Szybciej, szybciej, szybciej tutaj. I uciekamy tędy. Dobra. Ajajaj. W razie czego jeszcze raz użyję, ale na razie nie widzę ludzi. Tam jest. Kurde, szkoda, że raz użyłem niepotrzebnie tego. No ale dobra, teraz będę mógł przejść dalej. Jazda, 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 jazda. Aj, zauważyli mnie, kurde. Tędy nie ucieknę. Lecimy tędy w takim razie. Tutaj. Dobra. A kurde, wykryli mnie. No to niedobrze. Kurde, z tej strony też? Wow. Nie wiem, czy dam radę tutaj to zrobić, szczerze mówiąc, w tym momencie, bo jest naprawdę nieciekawie. Zwróćcie tylko uwagę, co tu się dzieje. Kurde, jeszcze jakiś granat rzucili. Dobra, zdalnie detonowana mina jeszcze jest. Tam podrzućmy. I teraz. Tak jest. Bardzo dobrze. I spadajmy stąd. Szybciej, 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 szybciej. Może nam się uda.
Oby. Wow. Mało brakowało. Czekamy chwilkę. Kurde, tamten idzie z drugiej strony. Zaraz tu do mnie podejdzie. Dobra, spadam. Szybciej. Nie ma czasu. Wow. Kurde. Schowajmy się tutaj. Ale nie, tam też są. Kurde. W takim razie tędy lecimy. Dobra. Tutaj, kurde, załatwmy tego gościa. Gin. Oj, kurcze. Tak mało brakowało. Już prawie byłem przy tym wozie. Spróbuję w takim razie raz jeszcze. Okej, witam was z powrotem. Spróbuję raz jeszcze. Patrzcie. Tutaj strzelimy za chwilkę. Tak jest. I przeskakujemy. Spadajmy stąd. Ajajaj. Dobra, zdążyłem jeszcze zanim mnie zauważyli na szczęście. Ale niewiele brakuje, bo zaraz przyjdą kolejni niestety. Kurde, ta mina jeszcze mi się przyda na pewno. Dobra, chyba podrzucę moją tam i tyle. Tak jest. Dobra. Teraz lecimy tutaj. Spokojnie. Tędy przejdziemy. Tutaj niestety wciąż mnie widać. Okej, jest już w cieniu. Dobra, jeszcze jedna mina. Podrzućmy ją tutaj i powinno być okej. Tak jest. Dobra, to w takim razie spadajmy do auta. I już powinno się udać. Mogłem tak od razu zrobić, no ale cóż. Teraz już na szczęście jest dobrze. All those years you were lying to me. It was for the greater good, Sam. And I would do it again in a heartbeat, for the same reasons. Guess I never did know you. No, you didn't. And you still don't. No właśnie, kurde, przenieśliśmy się znowu w czasie, trochę do przodu, 27 godzin do przodu. Proszę bardzo, co tam Grimm robiła z nami. Może się dowiemy niedługo, jak do tego doszło. Sam came to me for help. I wasn't gonna say no. He'd always been more the lone wolf type, and he needed a little reminder on the value of sticking your neck out. After the fun and games at the monument, Sam headed to White Box. The goons who bought the place had already gotten what they wanted out of it and were moving it off-site. But he didn't care what they were taking out. He wanted to get in. Not that a double-walled EMP containment structure has a lot of back doors. He just needed one. Jednym słowem, teraz rozpoczynamy kolejną misję, więc po raz kolejny po prostu się przenieśliśmy tuż po tym, jak tam wsiedliśmy do auta. No i najwyraźniej przyjechaliśmy tutaj. Tak jest, mamy nasze autko. Mamy też skrytkę z bronią. Ja cały czas jakoś nawet nie mam ochoty tutaj zmieniać tych broni, szczerze mówiąc. Dlatego, że to i tak mi się nie opłaca, jeśli ja się skradam, zwyczajnie. Jakbym tak Desert Eagle, ale nawet nie mogę dodać tłumika, więc to jest dla mnie absolutnie nieopłacalne. Po prostu, jeśli ktoś chce się skradać tak jak ja, to nawet nie musi wydawać tych punktów, bo one mu się po prostu zwyczajnie nie przydadzą. Więc myślę, że przy tym zostaniemy sobie. Tak, dobra. Nie będę tutaj nic udziwniał, ale czekajcie. Ja wziąłem inną złą broń teraz. Czekajcie, w takim razie muszę ustawić sobie znowu na tą, tak? Ja sobie ostatnio wybierałem. No i dobra, teraz jest ok. No dobra, od biedy możemy przecież sobie powiększyć magazynek jeszcze, czemu by nie? 300 punktów. No proszę, jeszcze dostałem jakieś punkty Uplay. No i dobra, ruszajmy. Przeniknij do budynku. Znowu napis ładny na elemencie otoczenia. No to postarajmy się w takim razie. W ten sposób. Oj, kurczę. No, będę musiał uważać tutaj, bo nie będzie łatwo. Najpierw tutaj przejdę, a później tam. Okej, koleś podszedł z powrotem do budki. I może teraz jakoś będzie można go załatwić za chwilę. Jakbym tak dał radę do niego podejść, go wtedy wyeliminować, to by było dobre. Szybciej. Spieszmy się. Dobra. Podniosłeś broń, która nie posiada tłumika. No ale dobra, nieważne. I tak mam teraz przy sobie z tłumikiem. Tutaj oczywiście możemy zgasić światło i tak też zróbmy, żeby w razie czego nie zauważyli jego ciała, bo będzie tutaj ciemno.
My możemy ruszać dalej w takim razie. Tam muszę się dostać. So Vic, how do I get in this box? Look for an industrial air exchanger on the side of the building. Breach it, then go for their security monitoring setup downstairs. Your next objective should be easy to pick out once you've accessed the camera feeds. Famous last words. No dobra, chyba tutaj mogę się przebiec spokojnie, bo widzę, że nikogo tutaj nie ma. Spróbujmy w takim razie dostać się tędy. Mam nadzieję, że nikt nagle mi nie wyskoczy, co? Chociaż czy ja faktycznie tędy akurat się dostanę? Tu jeszcze są jakieś drzwi, ale też chyba nie są do otwarcia. No właśnie. No dobra, w takim razie raz jeszcze rozejrzyjmy się tutaj. Czekajcie, chyba tutaj jakoś powinienem się dostać? Nie, nie za bardzo. Kurczę, Wiktor coś mówił, ja za bardzo nie słuchałem, powiem wam od razu szczerze. Chyba o róże i tutaj właśnie coś jest, jakieś przejście. Dobra. Tak więc już poznałem odpowiedź. Okej. Skakujemy teraz tutaj i na górę. Kurczę, ciągle nikogo tutaj nie ma. Trochę to jest podejrzane, no ale na razie ruszajmy dalej. Skakujemy. Umiejętności wspinaczki sama Fischera też się przydadzą, a jakże. No i proszę, jak już jesteśmy blisko. Cały czas nie widać żadnego wroga. I tutaj już przedostanę się bezpośrednio do tego wejścia. Dobra, udało się. Przejdziemy tędy? Nie za bardzo, ale tu jest jeszcze wejście. Dobra, jeszcze raz na górę, czy nie? Nie, teraz na prawą stronę. Okej. Jaki to rzadki widok w tej grze, kiedy wszystko jest kolorowe. A szkoda, kurczę, że rzadki jest to widok, bo naprawdę kiedy jest właśnie tak kolorowo, to jest o wiele ładniej. Wejdź do systemu monitoringu. No, czy tutaj już będą strażnicy, czy jeszcze to za wcześnie? Na razie niby nikogo nie widzę. Ale kto wie, może się to za chwilę już zmienić. Dobra, ciągle nikogo nie ma. No wątpię, żeby tutaj ktoś chodził, no ale kto wie. Nigdy nic nie wiadomo. O, już tam kogoś widziałem. Ale to jakiś naukowiec chyba. Tyle tylko, że nikomu się nie powinniśmy teraz pogasywać. Ojejku, kurde, już myślałem, że coś będzie nie tak. Ale dobra, schodzimy. Nie, nie. Schodź tutaj. Kurde, złap się tego i teraz na dół. No, nareszcie. Dobra. Co my tu mamy? Zejdę jeszcze niżej? Chyba tak, albo i nie. Nie, zejdę tędy po prostu. Tak jest. No, i już niedługo chyba powinienem się dostać. Jeszcze bardziej na dół muszę zejść. Dość swobodnie, dlatego że właśnie nikogo tutaj nie ma. No ale dobra. Pomieszczenie ochrony. Tutaj już musimy raczej uważać, myślę. To jest wejście zablokowane. Możemy za to podejrzeć i zobaczyć, kto tam jest. Wow. Oznaczymy ich. No, możemy tylko dwóch. I pewnie mogę wejść górą. Dobra. Spróbujmy. Tutaj jest rzeczywiście rura. I zastanowimy się, jak to zrobić. Czy w ogóle da radę to zrobić po cichu? Teraz już, szczerze mówiąc, trochę wątpię. Dlatego, że jest ich trzech. Chociaż nie, no, jak najbardziej się da to zrobić. Popatrzcie, najpierw jednego załatwię, a później zlikwiduję właśnie likwidacją. No, kurde, namierz go. Dobra, powinno się chyba udać. Okej. No i udało się. Bardzo dobrze. Schodzimy w takim razie. Aj, kurde, ile ja straciłem energii? Znaczy nie, no, no i tak się regeneruje, jakby nie patrzeć. No dobra, zbadaj. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, możemy się rozglądać. Możemy też zbliżyć obraz. No i zmieniać kamerę. Tutaj raczej nic ciekawego. On the bright side, coffee's gotten better. Let's see.
armed guards posted throughout the building versus an espresso machine? What wins? Oh, grow up. We got bought out, and the new owners brought in their private security. It happens all the time, particularly with projects at this security clearance. I just don't trust this Galliard guy. I mean, yeah, we got bought out and he didn't lay anybody off, but it still bothers me. You just don't like the fact that his guy Robertson's holding all the data. Exactly. We can't cross-reference, we can't collaborate. What's he doing with it? Probably nothing. Maybe you better switch to decaf. Ha ha. Very funny. Dobra, podsłuchaliśmy rozmowę. I know. Still don't like it. You don't have to. Jeszcze coś powiesz, czy nie? Well, a few more minutes and it's back to work. Whenever you're ready. Wydaje mi się, że to już wszystko. Jeszcze poczekam chwilkę, ale już raczej nic nie będą gadać. To zmienimy znowu kamerę. Co my tu mamy? Jest tylko jeden gość. Dobra, więc raczej nic tutaj nie znajdziemy. Tutaj kolejni dwaj. What about the readings on run 1994? Robertson seemed keen on those. Robertson isn't qualified to interpret the data, even if he is collecting all of it. I'm thinking those were statistical noise. I think you're being too quick to dismiss the results. I think I've been working here 18-hour days for the last month and a half, and I'm not gonna wish cast results because I want to wrap up and go home. Whatever. You're leaving half our results on the table. We're meeting our deadline. Deal with it. Dobra, myślę, że to będzie też wszystko. Tutaj co my mamy? Chyba nic ciekawego. Tutaj ktoś wchodzi niby. Proszę bardzo. Ale chyba od niego się niczego nie dowiemy, co? Bo raczej chodzi o podsłuchiwanie rozmów. Coś ty taki nerwowy, stary. Oho. Może wy coś powiecie? Raczej nie. Wow. Come on, people. You said you'd be done 2 hours ago. What? We're not working fast enough for you? You think you can tell me how to do my job? I'm going to tell Lucius Galliard that you are interfering in our work. What do you think about that? You hear that? I did. But what he doesn't realize. Yes. Kurde. Said we work for Galliard too. You can't. You just... I just did. Now you got a choice. Get back to work. Were you next? Not this one. Need her at the Bravo site. You could have the other as long as it's useful. Finish and start final phase. And the rest of the building. Roll it all back. What? You can't? This is unacceptable. You. Keep Poindexter here working. I gotta clean up to supervise. No i musimy uratować tego gościa w takim razie. Akurat tam jest, patrzcie. Dość blisko w takim razie. No dobra, ruszajmy wobec tego. Nie ma tutaj co czekać. Przejdziemy tutaj na razie bez szwanku i wskoczę tędy. Uratuj naukowca. No dobra, jest tutaj ich trochę, z tego co było widać. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Tutaj już idzie jeden, dobra. A więc będą się rozchodzić, więc jest szansa, żeby ich tutaj pozdejmować po kolei. Zobaczmy, gdzie on będzie szedł. Gdzie idziesz, stary? Tak się patrzę, co ja tutaj mam. Przenośne EMP. Wezmę te przenośne EMP w razie czego, ale na razie jeszcze zostawiam. No i co, nie ruszy się nigdzie? Chciałbym go zdjąć w walce wręcz, bo wtedy nabiję sobie likwidację. A tu już idzie drugi. Dobra, teraz może. Kurde, trochę będzie za późno chyba. Jazda, jazda, chodź tu, chodź tu. Akurat tu będzie ha w cieniu. Tak jest. Wow, mało brakowało, prawie by mnie zauważyli. Na szczęście tak się nie stało i bardzo dobrze. I tutaj gdzieś szedł jeszcze kolejny gość, tam jest. Patrzcie. Zdjąłbym go, ale boję się, że kurde go nie trafię, bo już to różnie tutaj bywało w tej grze. Dlatego przejdę najpierw. No i on niestety się wraca. Kurde, szkoda, bo można go było zdjąć, no ale tak jak mówię, nie chcę ryzykować, że
Jednak okaże się, że go nie zdejmę. Bo już wiele razy tak bywało, że właśnie tutaj celowałem w głowę, a mimo to nic się nie stało. Kurde, trzeba przyznać, że jest ich tutaj sporo. Naprawdę. Tutaj jest dwóch. I tu też jest dwóch, więc naprawdę... Kurde, przydałoby się tylko po prostu zdjąć jednego. I później poradzić sobie z kolejnym. On tu chyba wraca. Nie, idzie tam dalej. Ten idzie tutaj, dobra. W takim razie o to mi chodziło właśnie. Czekamy na niego. I gin. Dobra. No i teraz już pójdzie z górki, myślę. Po prostu oznaczyć ich tutaj. Czekajcie. Tamtego. I tego. A ja zdejmę sobie spokojnie tutaj tego. Bardzo dobrze. Szybka i sprawna akcja. Mamy doktorka. Spokój, spokój, stary. Nikogo tutaj już nie ma. Don't kill me. Answer my questions and we'll see. What are you working on that requires this kind of lockdown? Electromagnetic pulse countermeasure stuff for DARPA, mostly. Or we were. Since Robertson got here, it's been all project driven. Robertson. What's his deal? You mean besides letting Black Arrow take over the lab? He collects all the experimental data and wipes it off the rest of the systems. It's bad for workflow and only he can see the big picture of what we're working on. What about Lucius Galliard? Where does he fit in? He's my boss, the owner of the company, and the guy who hired Black Arrow and Robertson to do security. I'm thinking it might be a good idea to relieve Robertson of that data. Can you get me in? I could get you into the elevator. Good. Do it, then get out. I think I'd rather stay. Some of my friends, they might need my help. Maybe I can... Good luck. Dobra, a więc naukowiec otworzył nam windę i dzięki temu możemy dostać się na inne piętro. Więc spróbujmy. Dostaliśmy też parę informacji, co też oczywiście jest ważne. No i zaczekajmy, aż dostaniemy się na górę. Zrobiło się całkiem nieprzyjemnie, trzeba przyznać, ale ogólnie rzecz biorąc, właśnie mi się podoba fabuła w Splinter Cell Conviction. Zdecydowanie najciekawsza ze wszystkich części serii. Ożesz. Kurde, i dojdź do biura Robertsona. No to tym suspensem myślę, że zakończymy odcinek, bo akurat zrobił się punkt kontrolny, no i jest względny spokój, pomijając te zabite ciała oczywiście. W kolejnym odcinku dowiecie się, co tutaj się konkretnie stało, no i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i usłyszymy się w następnych materiałach. Na razie.